Uważamy jako branża, że prefabrykacja betonowa jest bardzo ważnym elementem naszego budownictwa szeroko pojętego. Jest stosowana zarówno w budownictwie przemysłowym. My zwracamy szczególną uwagę na budownictwo mieszkaniowe. Biorąc pod uwagę fakt ograniczonej liczby pracowników, wykwalifikowanych pracowników budowlanych i znacznie szybszym czas montażu takich budynków, to uważamy, że jest to rozwiązanie przyszłości. Ma wszelkie cechy tradycyjnego budownictwa. Cechuje się bardzo dobrym wskaźnikiem akustyczności. Jest również bardzo dobrym akumulatorem cieplnym. W zimie wolniej oddaje ciepło, latem wolniej się chłodzi, w związku z tym uważamy, że ma bardzo wiele pozytywnych cech, żeby było w znacznie szerszym stopniu stosowane w naszym budownictwie w Polsce. Zdolność wytwórcza tych fabryk domów w nowym sensie tego słowa wynosi od 8,5 do 10 tysięcy mieszkań, z tym, że większość tych mieszkań jest eksportowane. To budownictwo nie jest jeszcze popularne w Polsce. Uważamy, że największym inwestorem jest państwo, które w ramach deklarowanych programów rozwoju budownictwa mieszkaniowego plus powinno bardziej preferować te technologie, ponieważ ma ono wiele zalet. Oczywiście to stare budownictwo ma szereg negatywnych konotacji, jednak okazało się, że mimo, że niektóre z tych budynków stoją 30-40 lat, to wciąż trwają i mieszkają w nich miliony ludzi. W związku z tym wydaje mi się, że wtedy była gorsza kultura techniczna, mała precyzja wykonania, ale cechy płyty betonowej jako takiej zostały zachowane. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby te stereotypy przezwyciężać i dojść do wniosku, że aktualnie realizowane budownictwo prefabrykowane ma wszystkie dobre cechy, które można stosować w budownictwie mieszkaniowym. W ubiegłym roku prezentowaliśmy właśnie takie bardzo ciekawe rozwiązanie z rynku warszawskiego, mianowicie grupa entuzjastów postanowiła zrealizować taki modelowy budynek wielorodzinny. Realizowała go firma Budizol i z tego filmu, z tej prezentacji widzieliśmy, że proces montażu trwał 3-4 miesiące. Działka była bardzo niewielka, nie pozwalała na stworzenie normalnego zaplecza budowy, w związku z tym wszystkie elementy dojeżdżały just in time i grupa 6 monterów była w stanie złożyć 5-piętrowy budynek w ciągu 4 miesięcy. Okazała się ta lokalizacja na tyle prestiżowa, że sporo tak zwanych VIP-ów natychmiast wykupiło te mieszkania, no i podnoszą rangę też inwestycji, dając impuls, żeby przysłowiowy Kowalski też naśladował takie postępowanie.